Serdecznie witamy wszystkich hodowców. U kolegi Sebastiana Ostoilnickiego jesteśmy dzisiaj na gołębniku u niego tutaj w Czersku. Akurat trafiliśmy na moment, kiedy kolega, ja mu tu przywożę tą kamerę, którą teraz nagrywam, bo właśnie tak mamy tutaj w oddziale, a powiem o co chodzi, właśnie, że w oddziale kolega Jarek Łakomy, który z gołębiami jedzie między innymi, nagrywa zawsze jak poi te gołębie, jak one są wypuszczane, na tyle co się zawsze udaje. A teraz właśnie jedziemy mu, no muszę kamerę mu zostawić, a kolega Sebastian akurat właśnie był tutaj na tym gołębniku, gdzie ma te wspólne gołębie przyjęte, gdzie te gołębie są przyjęte i akurat trafiliśmy na moment, gdzie te gołębie są wypuszczone, sobie latają. Zobaczmy szeroko otwarte te górne wloty. One sobie tutaj chodzą, wchodzą. Także Sebastian, jak to wygląda? Opowiadaj. Witam serdecznie. No, jak widać tutaj najstarsze gołębie tutaj. Tylko głośniej, bo wiesz, tu nam zakłóca, słyszymy. Zostały wypuszczone na oblot. Jakichś wymuszonych, jak widać, oblotów nie robię tutaj na tym gołębniku, to zresztą podobnie jak w zeszłym roku korzystają z wolności, myślę, że tam krótko przed lotami prowadzę taki reżim. No loty odbędą się na przełomie sierpnia i września, no, jakieś tu szybko nie chcę zaczynać ze względu pewnie na te panujące upały, które na pewno nas czekają w lipcu i w sierpniu też, to tak jak w zeszłym roku było. Nie ma się czegoś coś spieszyć, nie? Stracić bardzo łatwo jest. Tym bardziej, że dość długo te gołębie przyjmowaliśmy. Jeszcze teraz tutaj zamienne gołębie takie przyszły, te najmłodsze w sumie. Faktycznie żeśmy zakończyli przyjmowanie gołębi. No nie gadaj, że zakończyliśmy, bo jeszcze jak się zwa tutaj mamy, pokażmy w tej części, mamy gołębie, które ja przywożę i będziemy tutaj te gołębiami, tak, to są w tym ostatnim boksie, to są te gołębie, które będziemy rywalizację robić po zakończeniu tej rywalizacji tutaj na wspólnym gołębniku kolegi Sebastiana. Chcemy taką atrakcję zrobić troszeczkę dla kolegów. Taką bez emocji, spokojnie. Zobaczmy, ile tych gołębi tutaj jest w tej części. Choć podejdziemy bliżej może. 150 i 40 tych najmłodszych, 30 tych najmłodszych, 170. Tam są jeszcze dwa boksy takie. To są te nieoblatane jeszcze, one wychodzą, nie? Wychodzą, się nakładają. No chcę to teraz na dniach teraz zdemontować, żeby to półtora miesiąca będą miały czas, żeby się przyzwyczaić, oblatać tutaj. W sumie dużo tutaj gołębi nie zginęło, bo 5 czy 6, ale w związku z tym, że każdy miał możliwość dostarczania tych gołębi rezerwowych i tutaj uczestniczy z tego korzystali. Ale do 10 czerwca jeden gołąb zginął, nie? Wiem, że bardzo często. Ale na internecie listę masz podaną, jeszcze nie? Nie, jeszcze nie ma. Jeszcze nie mamy zaczipowane, będziemy wkrótce czipować. Tutaj jeszcze powiem, ja już może trochę zdradzę tajemnicę, bo tutaj w zimie cię okradli bezczelnie. Powiedzmy szczerze, jakby ktoś miał, wiedział, że ktoś chce sprzedać anteny, po prostu anteny bezczelnie przyszli, ale co ciekawe, kradli w taki sposób, że nawet ukradli te aluminiowe z tyłu, co tu mamy, te zabezpieczenia, żeby gołębie nie wychodziły, to po prostu szczyt bezczelności. Także jakby ktoś chciał sprzedawać takie anteny, to prosimy o informację. Zginęły nam tutaj cztery anteny. Jeżeli chodzi o zdrowotność stada, no to po szczepieniu tam nie, chyba jeden czy dwa gołębie trzeba było usunąć. No tu największy problem jest z tymi nie najmłodszymi, przywiezionymi w czerwcu, tam po prostu. Tylko patrz na nas, bo nie słyszymy. W gorszej zdrowotności, że tak powiem. Ale to mamy czas, żeby je doprowadzić i tutaj jeszcze oblatać, wszystko z nimi zrobić, ażeby mogły wziąć udział w lotach. Że w przyszłym roku to na pewno, że mam w regulaminie to napisane, że gołębie muszą być szczepione na paramyxo i jednak muszą być zaszczepione. Wcześniej. Nawet zalecałbym, żeby te gołębie był hodowca zaszczepił, przysłał trochę później te gołębie, nawet jak mają tutaj jedną lotkę zrzuconą, to nie zaszkodzi, bo mówię, pod tą wolierą i tak się nakładają, nie? Lepiej przysyłać gołębie mocniejsze nawet, nie? Niż słabsze i nieszczepione, nie? Że Sebastian, ja tu przejdę może, bo tak, pod słońce nie będę nagrywał, ale pokażemy tutaj, jak ładnie one wychodzą sobie tutaj po dachu. O, widzimy. Proszę bardzo, jedno stado tutaj sobie lata. O której wypuściłeś teraz? Przed chwilą nakarmiłem, bo ja tam nakarmiłem. No mamy teraz godzinę, która jest już pierwsza gdzieś? Coś takiego? To jest druga. No wypuszczam w takim czasie, żeby właśnie tutaj... Druga? Druga jest? Po 14 jest. No. Żeby z innymi się nie zabierały, tak ze szmoku też tak robię. Żeby wypuszczałem po południu. No. Tutaj, tą kamerą, którą nagrywamy, zostawimy Sebastianowi. Jutro będziemy lot tutaj w oddziale mieli. Pojutrze, przepraszam, jaki lot to jest? Z miejscowości Neubrandenburg. 300... 5 czy 6. 300 ile to jest kilometrów? 313. 313, o. Także tu widzimy, tak wyglądają te gołębie na wspólnym gołębniku w Czersku. Kolegi Sebastiana, one sobie ładnie tu chodzą. O, także dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot.